Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z After Image. Lecę dalej tutaj z zamieszczaniem tych filmów, z nagrywaniem kolejnych odcinków z tego całego przejścia, które, jeszcze raz powtórzę, zajęło mi 60 godzin, tak w zaokrągleniu mówię, bo to było chyba 57 godzin. Sporo, całkiem sporo, ale w sumie dla porównania Eternal Noctis 85 godzin. Elden Ring 145 chyba godzin. Monster Hunter World też chyba 130 godzin, no tylko że tam to było takie już farmienie, żeby zdobywać te zbroje. A tutaj no, część czasu straciłem na poszukiwania, na odnajdywanie drogi, gdzie dalej należy pójść, więc mam nadzieję, że ten film pomoże komuś, gdyby się zgubił, gdyby nie wiedział, gdzie iść, gdzie dalej, co dalej zrobić. Czasami jest tak, że nagrywam te filmy, zamieszczam, a potem za dwa lata na przykład, może przez te dwa lata, ale za jakiś czas, za rok, ktoś jest przy tej grze i pisze mi: ej, a gdzie znalazłeś to, gdzie zdobyłeś? Trudno mi wtedy sobie przypomnieć, gdzie ja to znalazłem, więc postaram się tutaj, tak jak mówiłem, w kluczowych momentach zapisać te rzeczy. Gdzie coś zdobyłem, gdzie był jakiś quest, może opiszę też dokładnie pod tekstem, pod filmem, w przypadku jakichś questów, co należy zrobić po kolei, bo to może pomóc komuś, kto na przykład ma, nie wiem, jakiś problem z językiem angielskim, bo wszystko jest po angielsku, gra jest po angielsku, fora są po angielsku, a mało kto zamieszcza po polsku tutaj tą grę. Właściwie nie znalazłem kogoś, kto też nagrywałby tutaj odcinki. Myślę, że wiele osób jakby poraził ogrom tej mapy i nikomu się po prostu nie będzie chciało tego nagrywać. Obecnie wszyscy grają oczywiście w Diablo 4, grają w Final Fantasy 16 w demo, które już niedługo będzie miało premierę. A ja na ten moment zamieszczam tutaj kolejne filmiki. I będę właśnie oczywiście opisywał te wszystkie znaleziska, które po drodze napotkam, a na pewno napotkam, wiem, bo już jestem jakby po tym wszystkim. Iron Greatsword, tak jak mówiłem, nie używałem tych mieczy, wielkich z bronią. Głównie skupiłem się na podwójnych ostrzach. Tu nie ma jeszcze tych podwójnych ostrzy, z których korzystałem na pewno. Wspomnę o tym, gdy je zdobędę. A teraz próbuję odkrywać powoli mapę i dochodzić do miejsc tam, gdzie można dojść. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Będę tam się gdzieś w międzyczasie aktywował z tym komentarzem, ale może też trochę bez komentarza. Wtedy też szybciej mogę zamieścić te odcinki, bo tak to... No. Cały odcinek 50 minut z moim komentarzem, potem, tak jak mówiłem kiedyś, potem to zrzucić, też czasu to wymaga. A tak to można sobie też posłuchać tutaj, jak to dźwiękowo wygląda. Całkiem przyjemnie.
dangerous for you to... I will! How nice. You know so much and you can cook. Thank you for the meal. Being able to cook should be essential now that the harvests are so lean. Being able to cook... To się aktywuje, bo w tym miejscu zdobywamy glyf. Nie wiem, jak to się tłumaczy, zwój, może zwój. W każdym bądź razie mamy do zdobycia ich chyba 8 i mamy je zanieść do tej wróżki, która spała. 8, chyba 8 ich jest. Ja je wszystkie tutaj zamieszczę, opiszę, to jest już drugi. Gdzie je zdobyć, jak je zdobyć. Trzeba je zdobyć, żeby zdobyć klucz. Potem mając ten klucz, przechodzimy dalej, otwieramy tym kluczem drzwi. Więc wszystko jest ze sobą powiązane. I no, żeby odkryć wszystko, przejść wszystko, bo właściwie u mnie tak jest, że zrobiłem wszystko, co się dało. Więcej tutaj, że można jeszcze teoretycznie sprawdzić, bo niektórych przeciwników nie mam, co wyrzucają. Nie biłem ich na tyle dużo razy, żeby sprawdzić, co wyrzucają, jaki materiał. Ale tych, którzy wyrzucają broń, akcesoria, ubrania, udało mi się, no bo to było konieczne do trofeum. Więc tak jak mówiłem, pokażę później, gdzie trzeba, jak pójdziesz do wróżki, dostaniesz klucz, potem z tym kluczem gdzie dalej, jak dalej. I tu też zresztą jak otwiera się jakieś drzwi, to jest taki klucz, ten, który używamy, jest namalowany, więc to też będzie można sobie jakoś odnaleźć, a jak będą popisane te kluczowe momenty pod filmem, to będzie można w jakiś sposób też to sobie odnaleźć. Mam nadzieję, że to będzie tak działało, że jeżeli będzie kluczowy moment pod spodem w opisie i wpiszemy after image i ten na przykład przedmiot, to nam się wyszuka ten odcinek, że to tak w ten sposób zadziała. No dobra, lecimy dalej.
tutaj w tej krainie myślałem, że potrzebuję jakoś super skoczyć. Po pierwsze, pierwszy raz spotkałem się z taką mgłą, z ciemnością. I myślę sobie, dobra, okej, może tak mam tutaj przechodzić po ciemku, ale okazuje się, że nie, że znajdziemy taką zdolność, after image, taki, nie jest, no, można powiedzieć, że zdolność, jeżeli ją ubierzemy, czyli będziemy aktywujemy właściwie, to w tych ciemnościach mamy światło, które nam oświetla drogę. Bardzo przydatna rzecz, ja właściwie do końca gry chodziłem z tym, bo możemy chyba 6 rzeczy aktywować, i wykorzystując sloty niejakby, więc ja tą zdolność do tej ciemności na pewno używałem. Tutaj mamy quest z patem. W tym momencie dostaniemy od niego różdżkę, czy jeszcze nie, czy musi być jasno, bo tu w tym miejscu właśnie dostaniemy różdżkę i to jest ten quest, gdzie tutaj się go zaczyna, tutaj pewnie jeszcze wrócę później, ale ten quest, którego nie udało mi się do końca nagrać, w tym miejscu właśnie jest walka z bossem, jedynym bossem, którego nie udało mi się tutaj nagrać. No i tu już mam przejście, czyli też chyba miałem tutaj jakąś lukę, właśnie w tym momencie jest luka w nagrywaniu filmu, ale pokazuję też mapę, żeby można się było zorientować, gdzie potem poszedłem i gdzie zamierzałem pójść, ale to pewnie mamy tu już jakiś cel, który na mapie odkryłem, więc zobaczymy.
tutaj też się aktywuję, jestem w tym miejscu na mapie, z tego drzewa ruszam, schodzisz w dół. To jest w ogóle miejsce, do którego często będę przychodził, bo tutaj jest taki ważny pan, Stanley się nazywa. A tu mam walkę z bossem, Twisted Legion, Legion. Ważne, w każdym razie walka to jest już finalne przejście. Okazało się, że magiczne kółeczko po prostu załatwia temat. Bardzo szybko, potem tylko mieczyk i pada. Ale na początku, jak nie wiedziałem tego, to naprawdę 5 razy tu podchodziłem. Znaczy nie wiedziałem tego. No to, tak jak mówię, masz te zdolności, masz te czary różne, ubiory, bronie. I to jest kwestia odpowiedniego żonglowania tym. Tu jest pokazane, co miałem ubrane, jaki miałem talizman. Właśnie tu już jest ten talizman, który zmienił swoje właściwości podczas tego grania i atakowania i używania go, on się zmienił z takiego na złoty, z takiego nie wiem matowego, nie wiem jak to nazwać, z takiej barwie skóry na złoty i już ma lepsze właściwości. W tym momencie zdobywam jeszcze tutaj jakąś kurteczkę, która też na ten moment jest, ma lepsze statystyki, więc zawsze warto. Tam widać, że ewidentnie coś się świeci pod spodem w tym domu. Warto sprawdzać różne kombinacje i ulepszenia. Tutaj tak mnie coś ciągnie, bo ale tu raczej od spodu. Halo, od spodu właśnie stąd. Cyk, do góry. Hop, tutaj już jakiś wróg jeszcze jest. Tutaj albo później będzie trzeba tutaj wskoczyć, przyjść jakiś super skokiem, albo z góry, z dachu, bo czasami jest tak, że stoisz i trzeba dać po prostu, o, albo tu po prostu wślizgę. Resting potion. A czasami jest tak, że stoisz na dachu i trzeba dać w dół i X i wtedy się udaje. Hello again, Rescue. Hi, let me
I tu kolejny mój komentarz, bo wędrowałem nieświadomy, bo nie patrzyłem tutaj chyba w tym momencie na mapę. A może właśnie patrzyłem i wiedziałem, że chcę spróbować zawalczyć z bossem, z magiem. Zakładałem, że po prostu, okej, nie uda mi się, tym bardziej, że ja tutaj widzę, że nie mam żadnych dodatkowych tych kryształów, nie wiem jak to nazwać, do odnowienia życia, mam tylko buteleczki, więc w sumie słabo, no ale wykorzystując to, co mam, czyli podwójne, chociaż nie, tutaj właściwie biję się kosą, no i to jest pierwsze podejście w ogóle do bossa. W tym pierwszym podejściu. Zobaczcie, jak mam zdrowie. Tutaj te butelki po prostu rzutem na taśmę bardzo pomagały. Ale tak jak mówię, na pewno warto zachowywać butelki duże. I te małe to tam można kupić w sklepie, ale dużych nie można kupić w sklepie po prostu. Małe można zawsze kupić, ale dużych nie można. Dlatego o duże trzeba dbać. Patrzcie, jak tutaj sprawnie to poszło. Sprawnie, aczkolwiek no, nie jest tak strasznie prosto. Zdobywamy taki gwizdek. Dzięki temu będziemy mogli przywołać właśnie tą mantę, którą będziemy mogli wykorzystać, żeby popłynąć na wyspie. Ale dobra, posłuchajmy tutaj jeszcze tekstu. Dostajemy dodatkowo klucz. Też trzeba będzie to zapisać, bo to się przyda potem w otwarciu drzwi. No i mamy też kolejną panią, która też będzie elementem questów. Będzie trzeba ją kilka razy odnaleźć. Sorry, I didn't mean to frighten you. I'm no evil spirit. I'm Rosalia. I witnessed you defeating the master mage who had lost her mind long ago. So I But from the looks of you. You're right. I am but a spirit. Unlike those evil spirits you've encountered around this place, though, I was lucky enough to keep my senses during the accident. Alas, those poor souls were once the town villagers. Huh. A conscious, independent spirit. A rarity. What happened to this town? What caused you to become like this? This town never had many natural resources. Master Mage Aus showed us how to scrape by. We suffered, but we survived. God, however, couldn't bear to see us suffer. So she chose her messengers and brought us gifts. God graced the commoners with the ability to cast powerful spells, so that they could keep the fierce monsters at bay and endure the harsh environment. God also taught Master Mage Aus the ritual of ascendancy. And by the power of the well, once the ritual is complete, we could be freed from physical suffering, embracing true salvation and freedom. But I don't think there's any salvation or freedom in your current state, huh? 2 years ago, Master Mage Aus led the ritual for the villagers. As our souls were about to separate from our bodies, someone broke the well in town. Interrupting the ritual. Most villagers lost their minds in the accident, transforming into evil spirits that had no choice but to wander. That explains the many evil spirits. Salvation? You mean separating your soul from your body? That seems treacherous. Was it truly what God wishes for you? Only Master Mage Aus and the other apostles could hear God's voice. I too have no inkling what God spoke. After becoming a spirit, I have been more relaxed and relieved than ever before. I don't need to sleep anymore, and I have forgotten the pangs from hunger.
However, the ritual was incomplete. I can feel my life slipping away from me quickly. Yet nothing I do can reverse the flow. The common spirits cannot eat, nor can they return to the stream. Ifri is sorry. Looking at you now, no one has the power or the knowledge to aid you. Even Ifri. Your concern is most appreciated. It's been a long, long time now, and I've come to accept my fate. I cannot complain about my current predicament. It's all right. Let's dwell not on the past. Please pay a visit to my inn if you desire. I have gifts to express my gratitude. Rosalia się rozgadała. Tu mamy Divine Seed. I to jest właśnie ten przedmiot, dzięki któremu mamy dodatkowy jakby slot, dodatkowe miejsce na użycie tych różnych zdolności. Będzie ich 6 w całej grze. 6 możliwości, żeby sobie odpowiednią rzecz wybrać. To, co mówiłem o tej takiej, że mgła przestaje być mgłą i widać po prostu, jest tak jakby taka lampa, można powiedzieć. To potem na pewno o tym wspomnę, jak będzie miało to miejsce. Wracam do tej manty, czyli ten gwizdek. Po prostu na brzegach mapy, w konkretnym miejscu, będzie można... Pojawi się ikonka. Wtedy dajemy gałkę w górę, przypływa manta i na tej mancie płyniemy na taką wyspę. To będzie taki rzut, trochę inne spojrzenie na planszę, na mapę. I tam można popływać tą mantą. W odpowiednich miejscach mamy jakieś przedmioty, ale też mamy takie porty, do których możemy zawinąć i przejść tym samym do innej części tej całej mapy. Czyli przenieść się do innej lokacji w ten sposób, czyli przepływając tą mantą. Więc myślę, że jak ktoś się gdzieś zablokował, to też warto o tym wiedzieć, że należałoby wykorzystać taką mantę do tego, aby przepłynąć do nowej lokacji. No a tutaj już tam po lewej też było widać, jest przedmiot, chociaż nie zawsze takie przedmioty są do zdobycia, chociaż w tym przypadku chyba tak, trzeba po prostu hop, 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 najpierw tutaj lepiej rozprawić się z wszystkimi, żeby nam nie przeszkadzali, a potem już na zasadzie podwójnego i dasza mamy kolejną monetę. Udało mi się oczywiście znaleźć wszystkie monety, ja pokażę tutaj, napiszę też w tych kluczowych momentach, gdzie są wszystkie monety do zdobycia. W razie czego będzie można sobie sprawdzić właśnie w tych kluczowych momentach, gdyby ktoś czegoś zapomniał, pominął. O tyle to jest jakby plus tutaj tej gry, jakaś walka o tą platynę, że nie jest tu wymagane jakieś, tak jak mówiłem kiedyś, nie wiem, przejść grę poniżej 5 godzin, albo tak jak gram drugi tytuł obecnie, ten z League of Legends, Convergence, to się jakoś nazywa, i tam patrzyłem na trofea, to już wiem, że nie będę ich robił, bardziej podwójny sekret, jakbym to pomyślał. Tam jest jedno trofeum przejść grę poniżej 6 godzin, a drugie trofeum to jest przejść grę bez straty życia. Po prostu od razu wiem, że nie będę robił tam platyny i raczej przejdę to tak, chociaż tam jest po polsku, jakaś jest tam fabuła, może to po prostu nagram tak, idę też, jest poziom trudności, więc przejdę to raczej tak na szybko i z tego, co widziałem, całe przejście gry to jest około 5 godzin, więc raczej to będzie taki szybki tytuł do zrobienia. No i na pewno nie będę zdobył tam platyny, a tu naprawdę warto. Znaczy warto, no to mówię, to może przytłoczyć, ta mapa może na pewno przytłoczyć i ktoś powie, że nie będzie się w to bawił, nie będzie tu chodził. Trzeba przez ten początek przejść, po prostu przejść, dać radę. No tutaj dostałem ten jakieś miecze nowe, ale to... Koniec końców, tak jak mówię, już któryś raz z kolei ląduję i tak na podwójnych ostrzach, na tych sztyletach. Jakieś mam takie poczucie, że mają taką moc, nie? I są dość szybkie, przez to szybko wciskając
atak możemy sobie... O, tu się pojawia manta, właśnie. Czyli możemy ją przywołać. A na dole mamy ten Divine Seed 0 z 2. A tu na ten moment jeszcze nie zorientowałem się, że mogę już to używać. A, teraz się zorientowałem. Ale to można używać tylko w tych dużych drzewach, przy tych dużych drzewach. Tu są właśnie te opcje, które można uruchomić. O, to jest to Eye of Truth chyba, które sobie uruchomiłem, czyli opcja, gdzie można, gdzie oświetla nam tą drogę w tej mgle. I to się przydaje, bo takich lokacji jest kilka. Tu mamy jeszcze ten Venom, czyli taką chmurę jakby trucizny, która otacza wrogów, więc na pewno ten Eye of Truth, to oko prawdy, jeżeli dobrze to tam przetłumaczyłem, pomaga nam w tych ciemnościach. Już całkiem sporo tych drzew do transportu jest. I to w sumie tyle w tym odcinku. Dwóch bossów, kilka przedmiotów, manta odkryta, więc całkiem sporo się działo. I cóż, jeszcze oczywiście idę do sklepikarza, uzupełniam buteleczki, bo buteleczki się zawsze przydadzą. Także w tym miejscu nieograniczona liczba tych buteleczek, można zawsze kupić, nazbierać sobie monet tych, tej rosy, kupić. To też z tym jest związany trofeum, żeby wszystko wykupić u tego sklepikarza, ale to jeszcze o tym powiem. Tyle na ten moment i oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku.